Pokaż no się, chłopie, jak wyglądasz. No chwała Bogu, żeś przyjechał. A to się Maciejowa ucieszy. Antoś! Maciejowa! Antoś, nasz Antoś! Mój 6 lat i szmat życia z dala od twoich. Ty tak się patrzę, tak się przyglądam i oczom własnym nie wierzę. Antoś, ten sam! Dajcie nam ino stare portki, to zobaczycie, że się wcale nie zmieniłem. Ale zaraz. Ale mizerota, to mizerota. No już dość, stara, niech gada, ja prędzej się ruszę. Dałabyś mu lepiej co zjeść, bo jeszcze bardziej wychudnie. Aż Antoś, widzisz, jest wszystko tak, jak gdybyś wczoraj wyjechał. Galanto! To żeś nie bardzo na tym wersytecie pracował. No bo co? Ręce masz, nie przymierzając, jak nasza panienka ze dworu. A pisałeś, że harowałeś dniem i nocą. A cóż ojciec myśli, że tylko rąbanie drew jest charówką? Często umysłowa praca jest cięższa od fizycznej. Tam. Uczysz się i uczysz ty i końca nie widać. Za rok kończę medycynę, wtedy się ojciec przekona. Chłop powinien pracować na roli. Jak kto ma umrzeć, to i bez doktora umrze. No co, Maciejowo, zmieniłem się czy się nie zmieniłem? Ty to jaśnie panienka, skąd ty to masz? Zapomniałem ojcu powiedzieć. Znalazłem portfel na drodze. Portfel znalazłeś? Tak. Dawajże. Oj, naszukałem. Ja się go naszukałem. Dziedzic go zgubił. A pieniądze? Gdzie pieniądze? Pieniędzy żadnych nie było. A ja wiem, że pieniądze były. Może i były, ale ja ich nie znalazłem. Gdzie pieniądze? No przecież mówię ojcu, że nie wiem. Nie wiesz? Czego od niego chcecie? Dziecko po tylu latach przyjechało, a on... Czyście rozum stracili? Tego on się doczekał, żeby mój syn cudze pieniądze... Uf, Boga w sercu nie macie. Rodzonego syna przyjął gorzej niż psa. O tym Antoś bywa. Zawsze dla dziedzica dałby się porąbać. Chodź, pójdziemy do dworu podziękować dziedzicowi za pomoc w naukach. No, nareszcie pan przyjechał. No jak tam nauka? Pewnie pan ma dużo pracy. To niby Antoś, pan, panie hrabio. Przecież gdyby nie pan hrabia, to byście do dzisiaj gęsi pan. Spokój, stary. Zawsze go się żarty trzymają. Przecież to drobiazg wobec tego, co pański ojciec dla mnie zrobił. Pamiętasz, stary, pamiętasz tę noc? Grat upadł tuż obok nas. Gdyby nie twoja pomoc, na pewno byśmy dzisiaj nie rozmawiali sobą. Dawne dzieje, panie hrabio, nie warto wspominać. A żebym nie zapomniał, syn mój znalazł portfel pana hrabiego. A rzeczywiście mój portfel. Gdzie go pan chrabi? Co to za pieniądze? Czy może było więcej? Pan hrabia mówił 200 złotych. Mówiłem? Mówił? Przecież te pieniądze zostawiłem w biurku. Chodź, stary, za mną. Proszę na nas zaczekać. Niesłusznieście chłopca skrzywdzili. A mnie to mało razy ojciec spraw za nic. Jeszcze mówił, panie Boże, przebacz mi, że tak lekko biję. Ale już mocniej nie mogę, bo nie mam siły. Źleś postąpił, stary.
Temu chłopcu dobrze z oczu patrzy. Pani pozwoli. Proszę mnie puścić. Gdybym panią teraz puścił, to by pani dopiero narobiła krzyku. To bezczelność. O, jakie to szczęście, że pan był w lesie. Sytuacja jak w Romansie. Nic groźnego, zwykłe zwichnięcie. Chwała Bogu. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Jadziu, pójdź panu za pomoc. Nie poznajesz? To syn naszego Jakuba. Daj mu, papo, coś za fatygę. Jadź, pan Antoni jest studentem medycyny. Córka oczywiście myślała o honorarium lekarskim. Jeszcze nie jestem lekarzem, panie hrabio, więc na honorarium za wcześnie. W podobnej sytuacji zrobiłbym to urządzy. Bur. Już ja mu jaśnie, panienko, wygarbuję skórę. Daj spokój, stary. Tak nie może być, panie hrabio. Chłopak ma rasę. O tak, tak. A wiesz, to nawet romantyczne. Nieznany wybawca, panienka ze dwora. Nie rozumiem was. Taki prostak, gbur. Jadziu. Same nieszczęścia. Wczoraj moja lektorka wyjęła, dzisiaj zły. Dokąd to się tak wybierasz? Dziękuję, ojcu, za gość. Wracam do miasta. Teraz? W nocy? Nie, jutro rano. Jedź sobie, jedź. Nikt cię tu zatrzymywać nie będzie. Jedzenie stygnie. 100 razy trzeba wołać. Zamęczycie chudziorkę. Daj spokój, stara. Choć chłop jak dom. Jedz, jedz, Antoni, niech kwoka nie gdaka. Kwoka, macie go.
Pochwalony. Na wieki wieczne. A czego tam? Waszego syna wołają do dworu. A, to pewnie panienka chce ci podziękować. Powiedzcie, że nie mam czasu. Nie, to starsza pani woła. Starsza pani? Starsza pani? Dobrze, przyjdę. A czego oni tam od ciebie mogą chcieć? A jednak dzieliła tych dwoje przepaść. On był ubogim chłopcem, a ona była bogata. Ach, jakież to smutne i piękne, prawda? Był dla niej rzeczą, martwym przedmiotem. Czymś, na co się nie zwraca uwagi. Pięknie pan czyta. Jestem panu bardzo wdzięczna, że pan zgodził się zastępować moją lektorkę. Jestem przecież kompletnie ślepa. Każdym spojrzeniem wyznawał jej swą miłość. O, Jadziuniu, już zupełnie dobrze chodzisz. Nieźle, ciociu, ale z dala się wyciągnął, nie stanęłabym do zawodu. O, niech pan czyta dalej, przerwaliśmy panu. Jadziunia także ubóstwia, Romos. Kocham cię. Nie dostrzegasz mojej obecności. Może nawet pogardzasz mną, ale nie zabronisz mi ciebie kochać. Uważasz, Jadziu, pan Antoni czyta z takim przejęciem, jakby sam to przeżywał. Może dlatego brzmi to nieco komicznie. Ależ Jadziu, to twoje padanie w ramiona pana Antoniego staje się nałogiem. Proszę mnie puścić. Pani wybaczy, już więcej tego nie zrobię. Dziękuję i przepraszam. Pan nie wyobraża sobie, panie Antoni, co to małe słóweczko przepraszam znaczy w ustach Jadzi. Aż Antoś to teraz całkiem inaczej wygląda. A wszystko dla żeje, jak Bóg przykazał. A obedworze to obejść się bez niego nie mogą. Starsza panie, i pan hrabia go chwali. Pańska łaska to na pstrym koniu jeździ. By lepiej w domu posiedzieć, a nie ciągle tam we dworze sterczeć. Jadzia lubi się z panem droczyć, ale z natury nie jest taka zła. A zresztą wie pan, kto się czubi, ten się lubi. O, co tam? Zdaje się, że ktoś przyjechał. Zygmunt! Jadzia! Nareszcie pan sobie przypomniał o narzeczonej. Nie mogłem się wcześniej wyrwać. Niedobry, nie napisałeś wcale, że przyjedziesz. Nie masz pojęcia, jak się za tobą stęskniłem, Jadzia. Co ci to, Antoś, chory jesteś? Ani nic nie jesz, nie się uśmiechniesz. Oj, to chyba cię ktoś uroczył. Nie gadaj głupstw. Uroczył i uroczył. O, no popatrzcie tylko sami. Jak nawet z razów nie chce ruszyć, no to chyba ktoś uroczył. No pewnie, bo jak długo stoi na stole, to wystygnie i później panie nie smakuje. Hejno. A może byś ty mnie dzisiaj zastąpił? Idź do dworu i zapytaj dziedzica, co robić. Bo dziki zupełnie kartoflisko wyniszczą. Ludzie się skarżą, że szkodę robią. Jak chcecie, to pójdę. Thank you.
Ale ci młodzi mają werbę. Jak oni się bawią. Jakiś pięknie wygląda, widzi pan? Widzę tu tylko jedną piękną kobietę, a tą kobietą jest pani. Cóż to próżniecie? Pokaż sąsiedzie, że siary kotary. Na stare kości taniec dobrze robi. Stare kości przyganiał kocioł garkoni. Trzy żony pochowały i żadne nie skończyły. Znaczy, że jestem za stary. No chodźmy na dół. Nareszcie. Dlaczego tak późno? Przepraszam, co pan Antoni? Widzi pan, bez szkieł jestem kompletnie ślepa. Przyszedłem do pana hrabiego z poleceniem od ojca. Tak, no to będzie pan chciał poczekać, bo brat brudzuje teraz. Może pan poczęcie trochę. Dużo jest ładnych pania. Nasza Jadwinia najpiękniejsza. Ładna z nich para. Witam kochanego profesora. Dlaczego tak późno? Pani dobrodzicho. O, to pan. No to świetnie. Może zatańczymy, pani dobrodzicho? Dobrze, dobrze. Ale pan będzie się nudził, ja będę. Bawię się doskonale, patrzę, obserwuję. Tak? No to świetnie. Podziękowanie muzyce! Proszę państwa, spełniamy toast za zdrowie Sornizantki! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje, niech żyje! Na szczęście pary narzeczonych. Piją! Niech żyją! Niech żyją! Zdanego, moi kochani. I każdemu z was życzę, żeby był tak szczęśliwy jak ja. Nie widzę, co mi się zda. Twój rzuci. Ale kto? Zgadnij, o. No, uciekliśmy od nich. O, zmęczona moja maleńka. Nie masz pojęcia, jak stęskniłem się za tobą. Wszystko rzuciłem, żeby tylko ciebie zobaczyć. Anna. Mój pomyśleć, że do tego ślubu jeszcze całe 3 miesiące. Ale wtedy tylko ty, ja i szczęście. No tak, już na zawsze. Na zawsze. Oj, kochana ty moja złota. Jadziu, wiesz, że ja mam coś dla ciebie? Jaki śliczny. Te perły nosiła moja matka. Jakiś ty kochany. Nie można wierzyć mężczyźnie. Wzdycha, mówi, że kocha, a oczy przewraca do innych. O, przepraszam, protestuję. Tutaczy, co do mnie, jeżeli kocham, to do grobowej deski. Ach, to pewnie dlatego pan pochował 3 żony. Patrz, siateczko, to prezent od Zygmunta. Śliczne, bardzo ładne. Tylko wiesz, perły to łzy. Ja tam nie jestem przesądna, ale głupi ludzie wierzą. Wiecie, ale mnie się należy całą sobie, prawda? Nawet 2. Co, 2? Świetnie.
Ej, młodzi, młodzi. Przed laty, tester, jakieś parę lat temu, to ja także tak biegałam. Każdy wiek ma swoje prawa, pani Dobrodziko. Jak to wiek? Jadzi wiek, Zygmunta czy pański? No, w ogóle wiek. No, powiedzmy 20. Do widzenia się znów, kocham. Tak mi było dobrze u was. Muszę was pożegnać. No, no, nie udawaj. Na pewno już masz dosyć tych nudów. No, niech mi pan przyjdzie. Ej, ptaszyno moja, tak mi ciężko się z tobą rozstać. No nie płacz, nie. Gdybym ja miała skrzydełka jak gąsa. Nie żartuj, cioć. Nie wiem. Ach, ona maleńka moja. Cioteczko kochana, jeszcze jedna depesza Zygmunta. Ach, właściwie powinnam być zła na niego, bo cię nam zabiera. Smutno nam będzie bez ciebie. Dam ci jeszcze raz pierwszą depeszę. Jestem 10 kilometrów od ciebie, 1000 busów Zygmunt. Oj, Rysi. Lub niech sobie przyjeżdża, niech cię zabiera. No, no, nie udawaj, ciociu, żal ci będzie. Słuchaj dalej. No czytaj, czytaj, bo to wszystko jest jak jakiś rowo. Jeszcze tylko 50 kilometrów i zacaluję moją już na zawsze Jadzie. No wiesz, jeżeli temperatura jego uczuć będzie wzrastać tym kilometrem, to co tam będzie w tych następnych depeszach? Jaki on kocha ten Zygmunt. Mówię ci, ciociu, taka jestem szczęśliwa. Dziecino droga, a widzisz, jak prędko minęły te 3 miesiące. Jaśnie, panienko, depesza. Posłuchaj, cioteczko. Jezus Maria. Co się stało? Jak to dobrze, że jesteś. Tak się cieszyłem. Tak się spieszyłem do ciebie. Do naszego szczęścia. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, kochany. Nie. Jadziu. Ze mną już jest bardzo źle. Nie, nie, Mak. Ty musisz żyć. Musisz żyć dla mnie. Dla naszego dziecka. Dla naszego dziecka. Chodź. Nie zobaczę go. Thank you.
Stary, znamy się z tobą szmat czasu. Tak jest, panie hrabio. Byliśmy razem na wojnie, walczyliśmy ramię przy ramieniu. Byłeś raczej przyjacielem niż sługą. Jaśnie, panie. Toć bez pana hrabiego mój Antoś teraz świnie by pasał. Teraz ja cię chcę prosić o coś. Poradzić się jak prawdziwego przyjaciela. Chodzi właśnie o waszego Antosia. O mego syna? Przysięgnij, że tego, co tu słyszysz ode mnie, nigdy nikomu oprócz swojego syna nie powtórzysz. Przysięgam. Wiesz, Antoś, co zawdzięczamy naszemu panu. Przyszedł czas, kiedy możesz się odwdzięczyć za to wszystko, co dla ciebie zrobił. A o co chodzi? Ożenisz się z córką pana hrabiego. Widzisz, Antoś, ten ślub panienki musi się odbyć. Chyba mnie dobrze zrozumiałeś, dlaczego. Pan hrabia daje duże wiano. Mógłbyś wybudować cały szpital. Marzyłeś sobie zawsze o tym. Choć to wielkie szczęście dla ciebie. Szczęście. Tak, to wielkie szczęście. Ty, ja chłopczony, tak bym chciał, żeby tobie dobrze było na świecie. O ślub chodzi? Tak. Zgadza? Ja go nie widzę. A jednak wyjście. Niepokoję się o jadzie. Co, kto, kogo, co? Ja o jadzie. Wyszła już dość dawno. No to świetnie. Dłuższy spacer doskonale jej zrobi. Była taka zdenerwowana. Tak? Biedactwo. To po stracie narzeczonego. No ale właściwie co ja mam powiedzieć? Przecież trzech narzeczonych. Ale oni przecież żyją. Dla mnie umarli. Dużo nad tym myślałem. I teraz proszę, niech pani rozporządza moją osobą. A czy pan w swoich rozdzielaniach wziął to pod uwagę? Nic nie mogę dać za tę przysługę. Ja też niczego od pani nie żądam. Kochałam Zygmunta i kochać go będę zawsze. Zresztą nigdy byśmy się z panem nie zrozumieli. Więc niech mi pan powie, czego się pan spodziewa w małostwie ze mną? Cudownej ofiary przyjąć od pana nie mogę. Ta ofiara jest bezinteresowna. Pieniądz w życiu ludzkim od... Żeby mi się ojciec nie ważył brać pieniędzy od hrabiego. Ale
Ja już sobie chyba pójdę. Zaczekam. Jadziu? Słucham. Wczoraj po wyjściu z kościoła umówiłem się z Antonim, że tu przyjdzie. Już jest. Właśnie czeka. Niech sobie czeka. Co mnie to obchodzi? A no nic. Chciałem cię zawiadomić, że jest. Zresztą rób jak chcesz. Zawsze robiłaś wszystko, coś chciała. Niestety. Zapowiem mu, aby za kilka miesięcy już, krótko mówiąc, aby porozumiał się z naszym adwokatem w sprawie rozwodu. Ja chciałbym omówić z nim sprawę twojego posagu. Nie, papo. Kwestię finansową ja sama załatwię. Dziadziu, to nie wypada. To go może dotknąć. O to mi właśnie chodzi. Oceniamy z ojcem doskonale wielkość przysługi, jaką nam pan wyświadczył. I dlatego chcemy jak najprędzej uregulować tę sprawę. Chcieliśmy panu podziękować i załatwić sprawę finansową. Mój posag jest do dyspozycji pana. Niech pan bierze, panie Antoni. Te pieniądze umożliwią panu poświęcenie się pracy naukowej, o której pan wspominał. O. Wiedziałam, że pani mną pogardza. Że jestem dla pani nie człowiekiem, lecz rzeczą. Murzynem, który zrobił swoje i może odejść. Ale że mnie pani zechce poniżyć, dlatego żem dla pani zaparł się ludzkiej godności, by panią ratować. Tego mi się nie spodziewał. A czego się pan spodziewał? Gra była prosta bez niedomówień. Czyż nie jesteśmy skwitowani? Czego pan jeszcze chce? Przecież nie uczynił pan tego z miłości dla mnie. Śmieszne. Tak, ma pani rację, śmieszne. Muszę na pani robić zabawne wrażenie. Przepraszam. A niech pan sprawdzi cyfry na czeku. Nie umie pan załatwiać handlowych interesów. Dałem pani swoje nazwisko nie dla pieniędzy, ale dlatego, że kocham panią. Choć pani na miłość nie zasługuje. Jeżeli kiedykolwiek zgodzę się na unieważnienie naszego małżeństwa, to nie wcześniej, aż pani zrozumie, jaką mi pani dzisiaj wyrządziła krzywdę. A oto moja handlowa odpowiedź. Murzyn się zbuntował. Proszę mi podać preparat B. Dziękuję. Opornie nam coś dzisiaj idzie, panno Janko. Chociaż teraz już wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Zawsze wierzyłam, że tak będzie. A mnie garniało zwątpienie. Gdyby nie pomoc profesora i pani, panno Janeczko,
O, jest pani zbyt skromna, a to nie popłaca. Nie popłaca. Ale już taka jestem. Jaki to będzie dla nas piękny dzień, panno Janko, kiedy pisma całego świata doniosą. Paraliż dziecięcy uleczalny. A wtedy my, co my robimy? Laboratorium, szpital, podnia dla ubogich chorych. A pani się nie cieszy? O, a cóż to za brzydactwo? Ty pan doktor ze mnie nie śmieje. Talizman. A, to nieładnie. Naukowiec wierzący w przesądy. Widzi pan doktor, kiedy czegoś gorąco pragnę i chcę, aby mi się spełniło, dotykam tego niedźwiadka. I skutek pewny? Dotychczas zawsze. No, a czego pani pragnie w tej chwili? To moja tajemnica. O! A, pan profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, moi drodzy. A czy wiecie właściwie, która to godzina? Trzecia w nocy. A on, dzień dobry. A wracam właśnie z żoną z przyjęcia z ambasady. Patrzę. A tu w oknach laboratorium się świeci. Więc mówię do Ludwiki, to pewnie ten wariat Antoni jeszcze nie skończył swojej roboty. No i... No i nie pomyliłem się. Oczywiście, pracuję. To w dodatku nie sam. A może koleżanka jest zakochana? Ja? Dlaczego, panie profesorze? Dlaczego? To dlatego, że tylko sowy i zakochani to nie sypiają w nocy. Teraz już pani wie dlaczego, co? Ale że wam też się chciało po nocy markować. A ja przez was zostawiam żonę w aucie i pędzę na górę. Pędzę na górę i co widzę? Piąta kultura? Szósta, panie profesorze. O, to ciekawe. To ciekawe. No i mój posłuch. Zapomniałem zupełnie, że żona czeka na mnie w aucie. Ale przecież musiałem was złajać. Inaczej byście tu siedzieli do rana. Ja z wami. Sekret przed żoną. Ona nie lubi rywalizować z mikrobami. Dziękujemy za inspekcję, panie profesorze. Do widzenia, panie profesorze. Do widzenia. Cóż to za czarujący człowiek. Pobierz profesora. A rzeczywiście. Teraz może jeszcze nie pojechał. Bardzo cię przepraszam, moja droga. Zasiedziałem się trochę. Panie profesorze! Co? Co? Kapelusz! Rzeczywiście, tak. Dziękuję. Profesor ogromnie musi kochać swoją żonę. Po całodziennej pracy znajduje jeszcze czas na przyjęcia. Pani Ludwika jest młoda. I piękna, prawda? Woli pani, abym zaprzeczył? A ja myślałam, że w pani nie ma nic kobiecego. Czemu to zawdzięczam tak pochlebną opinię o mnie? No, widzę w pani dobrego kolegę, świetnego towarzysza pracy, ale... Bardzo panu przyjmy, panie doktorze. Teraz spać, 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 bo jutro czeka nas praca w szpitalu. Prawda? Prace doktora Sikorskiego mogą wywołać zasadniczy zwrot w dotychczasowej metodzie leczenia choroby paraliżu dziecięcego.
Dzielny chłopak. Karierowicz. Jesteś niesprawiedliwy. Już i ojciec jest po jego stronie. Uspokój się, Jadziu. Jak pięknie piszą w gazetach o twoim mężu. Po pierwsze, nie obchodzi mnie to nic, co pisze o tym panu, a po wtóre nie mam męża. Nie ma męża? A to kto? Jakby przystojniał, chłopak jak malowanie. Ja bym była szczęśliwa, żeby takim nie chciał, a ona... Sprawa jest jasna. Dla nowego oddziału potrzebny jest kierownik. A kto ma być tym kierownikiem? Stanowisko to obejmie kolega Sikorski. Sądzę, że nikt z panów nie ma nic przeciwko temu. Ależ oczywiście. Kolega Sikorski jest fenomenem pracowitości. Niezastąpiony pomocnik w moich pracach naukowych. Panie profesorze, pani profesorowa czeka. Już idę. Koledzy wybaczą, ale wyższa władza mnie wzywa. Słyszeliście? Sikorski niezastąpiony. Tylko nie wiadomo, w czym najbardziej niezastąpiony. Jak panowie mogą tak mówić? O, już i pani jest pod urokiem tego niezastąpionego. Ostatecznie przecież to tylko żarty. W każdym żarcie jest coś niecoś z prawdy. Niech panowie nie zapominają, że przecież doktor Sikorski zawdzięcza wszystko tylko własnej pracy. No, i poparciu pana profesora. A jeszcze więcej sympatii pięknej pani profesorowej. Zmówisz, że mieli niepewne miny. No, przecież nikt tak na to stanowisko nie nadaje jak Sikorski. No tak, tak. A zaprosiłeś go już do nas na wieczór? No oczywiście. O, patrz, mówi. No jakże tam, kolego, no, wszystko w porządku. Panom się wydaje, że tylko wasza praca naukowa zasługuje na szacunek. A żebyście wiedzieli, ile to gospodyni musi się napracować nad przygotowaniem skromnego przyjęcia, zmienilibyście zdanie. No ja zawsze doceniam twoją genialną główkę. No ty, ale pan Antoni jest ocznie innego zdania. Jestem zawsze ten podziwu dla profesorowej. Ty, Darcy, siłą komplement niewiele wart. I dlatego za karę porywam pana z sobą. Pomoże mi pan robić zakupy. Ależ... Przekonaj się pan, jak wygląda prawdziwa praca. Panie profesorze, no... Wobec mojej żony jestem niestety bezradny. Zresztą przyjażdżka autem dobrze ci zrobi, ty łowco mi krowów. Dziękuję i do widzenia, panie profesorze. Teraz pan wie, co to praca. Za to, że się pan tak dzielnie spisał, należy się panu nagroda. Czego pan żąda? Towarzystwo pani było dla mnie... Dostateczną nagrodą. Spodziewałam się po panu mniej pana odpowiedzi. Za karę będzie pan tańczył ze mną przez cały wieczór. Do widzenia, panie profesorze. My to rozumiemy. Ja nie rozumiem. Patruję się w niego jak w tęczę. Jestem zmęczona. Odpoczniemy trochę. Proszę pana, niech pan powie, ale tak po koleżeńsku. Proszę, to bardzo podoba. Ależ tu nie o pan chodzi. Nie rozumiem. Widzi pan, ktoś mi powiedział, że ja nie mam w sobie nic kobiecego. Bałwan, bałwan. O kim pan mówi? Już pani sama mówiła, że... bałwan? Dlaczego ona się obraziła? A, dziękuję bardzo. Jaki pan uprzejmy. Niech pan coś powie. Co? O czym? Wszystko jedno. Prędzej. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć,
siedem, osiem, dziewięć. No, niech pan się uśmiechnie. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Zdaje się, że przeszkadzam. Czy mogę wtrącić się do rozmowy? Doktorze, niech pan opowie panu dalszy ciąg. Bardzo ciekawe. O, słucham. A czego ten znów się obraził? Zauważyłam, że pan się panicznie boi rozmowy o miłości. Pani profesorowa, ale w salonie już pewnie zauważono pani nieobecność. Proszę, zapanujcie. Chce się pan uwolnić ode mnie, jak Józef od Potyfary. A, panna Janka. Dobrze, że pani przyszła. Może pani się dowie od pana Antoniego, co sądzi o miłości. Ja? Mój widok przypomina chyba panu doktorowi mikroskop, mikroby. To jedyne nasze wspólne zainteresowanie. A miłość? To beztroska wesołość, upojenie. Prawda, panie doktorze? Miłość nie lubi, aby o niej mówiono, panno Janko. Często kocha się kobietę nieosiągalną, o którą trzeba walczyć latami. Często miłość tę trzeba ukrywać przed ludźmi jak zbrodnię. Jednak prawdziwa miłość nie zna przeszkód. Ja tak myślę. Ach, jakież to uroczyste. Panno Janko, to zniknęła mi pani nagle jak sen jakiś złocisty. Ja protestuję. Cicho, zepsuł pan nastrój. Rzekła mi pani tango, tak czy nie? No, skoro pani przyrzekła, musi pani dotrzymać obietnicy. Naturalnie. Nie będzie pani żałowała, proszę pani. Taniec i operacja robaczka borostkowego. Co? Wyrostka robaczkowego. To są moje dwie specjalności. Żebym się tylnie poczuła po tym tańcu, jak wyrostek robaczkowy po operacji. A może i my zatańczymy? Dobrze. Ale tutaj. Jestem szczerze rad, że powierzyłem kierownictwo oddziału Sikorskiemu. Energiczny, pracowity. Musi mieć jednak jakiś cel, skoro podwaja swoją energię. Sądzicie, kolego, że kobieta? To wie. Ale gdzie on się podziewa, co? Ano z działem, jak odprowadzał panią profesorową. Trzeba go poszukać. Przecież to czwarty do Brydża. Przepraszam. Panie Antoni, proszę się przyznać, o kim pan myślał? Siebie. Przed chwilą, gdy mówił pan o miłości, którą trzeba przed wszystkimi ukrywać. Pani profesorowo, ja nie myślałem o sobie. Nie, proszę nie kłamać. Kocha pan kobietę nieosiągalną, której zdobyć nie można. Pani mnie źle zrozumiała. Zrozumiałam pana dobrze. Antoni. Panie profesorze. Jutro porozmawiamy. Dziś chcę uniknąć skandalu. Taki skandal. A, trudno. Tak się to kończy, gdy ktoś chce robić karierę przy pomocy kobiety. Zawiódł się profesor na swoim pupilu. No i cóż, czyli teraz pani będzie broniła Sikorskiego? Nie. No, nareszcie. Bo doktora Sikorskiego nie mogą dotknąć te oszczerstwa. Mówi pani oszczerstwa? A czy pani wie, dlaczego Sikorski nie zjawił się w szpitalu? Nie wiem. Ale zapewniam panów, że się dowiem. Musi obalić te nikczemne plotki. Nigdy nie uwierzę, aby to miało być prawdą. A pani sądzi, że to są tylko plotki? Zbyt dobrze znam pana. To jakieś nieporozumienie. Panno Janko, jestem pani bardzo wdzięczny za pochlebną opinię o mnie. Ale widzi pani,
Ja jestem tylko mężczyzną. Przepraszam. Rozmawiałam jeszcze z mężem od wczoraj. Teraz wszystko od Pana zależy. Jestem gotowa pójść z Panem wszędzie. Kocham Cię i chcę to wyjawić wszystkim, całemu światu. Jestem żonaty. Kocham tylko moją żonę. Moja żona. Domyśliłam się. Panie doktorze, wszystko słyszałam. Ale przecież pan nie może łamać swojej kariery tylko dlatego, że... Zresztą już nie o karierę chodzi. Czy nie pomyślał pan o tym? Przecież pan ma pracę na ukończeniu. Powinien pan wszystko wyjaśnić profesorowi. Nie, panno Janku. Nie mogę mu łamać życia. Przecież tyle mu zawdzięczam. Żal mi tylko, że będę musiał rozstać się z tym człowiekiem. Tak we mnie wierzył. Pan nie ma prawa. Wiem, co pani ma na myśli. Może nawet nie dam sobie rady. Będzie mi bardzo ciężko. Z myślą o niej pracowałem. Pan mówi o swojej żonie. Tak. Dziwne z nas małżeństwo. Nigdy nawet swojej żony nie pocałowała. A już mi się zdawało, że i do mnie uśmiechnie. Że zdobędę sławę. Wtedy może... Jaka szczęśliwa musi być kobieta, tak bardzo kochana. Tą szczęśliwą kobietą porozumiewam się tylko listownie. I to bardzo rzadko. Powtarzam po raz setny. Nigdy nie zgodzę się na unieważnienie naszego małżeństwa, chyba że mnie sama o to poprosi. Nigdy nikogo o nic nie prosiłam i prosić nie będę. Gdyby żył jej ojciec, ale niestety. Jednak on ciebie naprawdę bardzo kocha. Jeden był człowiek, który mnie naprawdę kochał. I którego zapomnieć nie mogę. Teraz już pani wie wszystko, pan Janko. Pan nie sądzi, że mi to powiedział doktor Sikorski. To pani sama. Ja? Tak. Wtedy, kiedy pani była u doktora Sikorskiego. Obojętne mi, co pani o mnie pomyśli. Więc o co pani właściwie chodzi? Aby pani mężowi powiedziała prawdę. Nie rozumiem. Rozumie pani doskonale. Co właściwie upoważnia panią do takiego żądania?
Czy pani nie rozumie, Korskiemu grozi kłamstwo pani? I pani twierdzi, że pani go kocha. Krzywdziłem cię niesłusznie, Antoni. Żona moja powiedziała mi wszystko. Wybaczysz mi chyba. Widzisz, ona jest młoda, a ja... No cóż, ja jestem już starym człowiekiem. I kocham ją, mój chłopcze. Kiedyś może mnie zrozumiesz. No a ty, mój Antoni, weź się z powrotem do pracy. Bardzo mi przykro, panie profesorze, ale wyjeżdżam. Jak to? Rzucasz pracę? Nie żal ci. Podpisałem już kontrakt. Bardzo mi będzie ciebie brak. Życzę ci powodzenia w dalszej pracy. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Czy pan profesor jest jeszcze u siebie? Jest, ale niedługo wychodzi. Prosiłem panią panno Janko, aby notatki były robione tak samo jak dotychczas przy doktorze Sikorskim. To nie zależy ode mnie, panie profesorze. Tak. Tak, rozumiem. Odejście Sikorskiego to dla mnie i dla naszego laboratorium wielka strata. A jednak, gdyby pan profesor tylko zechciał... Będę z tobą zupełnie szczery, moje dziecko. Próbowałem już wszystkiego, aby go ściągnąć z powrotem, ale cóż, uparty, nie chcę. Okłamał mnie, że wjeżdża na posadę. Tymczasem wiem, że siedzi w Warszawie. Od tygodni nie opuszcza swego mieszkania. Nie chcę widzieć nikogo. Padł taką apatię. Szkoda go. Chłopak może się zmarnować. On na przykład teraz mógłby objąć posadę kierowniczą w laboratorium. Dobre warunki, możliwość dalszej pracy naukowej. Cóż, kiedy wiem, że on... A może ja bym spróbowała, panie profesorze? Mam właśnie pewną sprawę do doktora Sikorskiego. A może pani spróbuje do niego przemówić? Wy kobiety zawsze jesteście sprytniejsze. A co pani ma takie zaczerwienione oczy? Pracuje pani po nocach, co? Pani płacze? No więc... Życzę pani powodzenia. A co tam? Pali się czy co?
Czego pani chce? Mam ważną sprawę do doktora Sikorskiego. Pana doktora nie ma w domu. Zaczekam. Nie wolno, pan doktor zabronił. Skąd pani? Tam nie wolno. Umówiłam się z panem, pani przecież... Dzień dobry, panie doktorze. Niech pani sobie stąd idzie. Przecież powiedziałam, że pana Sikorskiego nie ma. Mądra kobieta, co? Pani się z pewnością wydaje, że ja tu siedzę. A ona jedna się poznała, że mnie tu nie ma. Że mnie w ogóle nie ma. I znowu pan głupstwa plecie. Słyszy pani? Tak przemawia głos prawdy. Niech Karolcia idzie. Ale ja tu chyba mogę zostać. Mnie pan nie wyrzuci? Do kogo pani mówi? Przecież słyszała pani, że mnie tutaj nie ma. Czy to wygodnie tak siedzieć? Nie? To mało. Znakomicie. Ostrożnie. Omal nie wywróciła pani mego domu. I pozostał. Teraz rozumie pani, dlaczego nie mam niby mieszkania. Bo mieszkam tutaj. Wobec tego pomogę panu rozbudować ten pałac, abym mogła tam wejść i porozmawiać z panem. Katastrofa. Dom rozleciał się w gruzy. Wobec tego nie może pani wejść i mówić z panem Sikorskim. Nieszczęsny zginął pod gruzami własnego pałacu. Pałace na lodzie i skarb są takie kruche, jak szczęście ludzkie. Biedak, tak się trudzić i tak marnie zginąć. Jaka szkoda, że nie zdążyłam z nim zamienić paru słów. A propos, a co mówią w mieście o nieboszczyku? Wcale o nim nie mówią. Świat ma tyle trosk i wielkich tragedii. Opowiedziałabym panu o dwóch przypadkach paraliżu dziecięcego, które zgłoszono do naszej kliniki. Ale pana to już chyba nie interesuje, prawda? Człowiek tak łatwo zapomina o swoich ideałach. Zresztą uczuciowość dzisiaj nie w modzie. Czy nie mam racji, doktorze? Niech mi pani powie, jak to było z tymi chorymi, których do nas... To naprawdę pana interesuje? To drugie dziecko dałoby się jeszcze uratować. Można się było odważyć na największe ryzyko, przecież nie było nic do stracenia. No dlaczego pani mi dała tak późno znać? A dlaczego pan się ukrywa przed ludźmi? Musiałam użyć podstępu, aby się dostać do pana. A mam do pana prośbę. No śmiało. Chętnie dla pani coś zrobię. Więc ja mam to zrobić dla pani. Dobrze, ale z kolei pani musi zrobić coś dla mnie. Słucham. Będzie mi potrzebna asystentka z dobrymi referencjami, pracowita. Jest taka. Jadę z panem. Dziękuję. Do widzenia, malutka. Jesteś zdrowa. Kto następny?
Nareszcie mamy zadowalniający rezultat. W ciężkim przypadku można ze spokojnym sumieniem zastosować ten preparat. Z całą pewnością, panie doktorze. A zatem do pracy, moja pani. Jak to, doktorze? Już pan zapomniał o obietnicy? Przecież dziś wieczór sylwestrowy. Wszyscy się bawią. Nie poznaję pani panno Janku. Przecież to jedyny dzień w roku. Ma pani rację. Rzeczywiście jedyny. Panno Janko, zrobiła pani dla mnie więcej niż ktokolwiek w moim życiu. Proszę to przyjąć ode mnie na pamiątkę naszej wspólnej pracy. Jakie piękne. Dziękuję bardzo. I życzę, aby ten rok przyniósł panu dużo szczęścia. Spełnienie marzeń. Dzięki pani wierzę w możliwość spełniania się marzeń. Może moje kiedyś badania doprowadzę do końca. A wówczas zdobędę Jadwigę. Życzę panu tego całego serca. Panie doktorze, pacjenci czekają na pana doktora. O tej porze? Pan doktor jest bardzo zmęczony. No ale jednak trzeba. Uspokójcie się. Porywamy pana doktora. Dzisiaj jest noc zabawy, radości, wesele. Tak. Panie doktorze, przywieziono chorego. Stan bardzo ciężki. Moi drodzy, proszę mi wybaczyć. Panu Janku, proszę ze mną. Coś podobnego. Beznadziejny. Proszę przygotować wszystko do zabiegu. Pierwszy tak ciężki wypadek w całej mojej praktyce. Doktor, czy pan zamierza zastosować? Tak. Spróbuję. Tu nie ma już nic do stracenia. Gdzie moje dziecko? Panie doktorze, mówiłam tej pani, że tutaj chodzić nie wolno. Chcę wiedzieć, co z moim dzieckiem. Nie będę ukrywał prawdy przed panią. Stan jest groźny. Jezus Maria! Panie doktorze, nie wolno zwlekać ani chwili. Muszę nas pewien zabieg. Proszę mnie nie utrudniać pracy. I proszę się uspokoić. Tylko to go jeszcze może uratować. Ale to go uratuje, prawda? To go musi uratować. Nie, nie! Ja się nie zgodzę. Jakże pani zrozumie, że każda chwila zwłoki grozi katastrofą. Chce pani stracić tę ostatnią szansę ratunku. Nie, nie. Ja wiem, czego pan chce. Pan chce go zabić. Niechże się pani opamięta, co pani mówi. Tak, tak. Żeby się zemścić na mnie. Żeby się zemścić na moim dziecku. Milcz! To pani je zabija swoją histerią. A ja jako lekarz do tego nie dopuszczę.
Doktorze, tętno słabnie. Powtórzymy zabieg. Panie doktorze. Jak moje dziecko? Śpi. Czy to prawda? Czy nie okłamujecie mnie? Prawda. No niech się pani spokoi. Dziecko będzie żyło. Radzę pani położyć się i przespać. Będę czuwała przy dziecku. Gdzie doktor Sikorski? Był bardzo zmęczony. Pewnie wypoczywał. On pani mówił o mnie. Mówił mi tylko, jak bardzo pani ją kocha. Przecież on z myślą o pani pracował. Nadzieję, że pani go kiedyś zrozumie. A dziś, kiedy chciał ratować pani dziecko, pani tak strasznie się z nim odeszła. Dlaczego pani mówi o tym? Dlaczego się pani tak ujmuje za nim? Pani go kocha. To chyba dla pani obojętne. On panią tylko kocha. Czy pani to rozumie? W ciągu tych lat marzył i myślał tylko o pani. Czy to możliwe, potrafiła tego ocenić? On dość już nacierpiał. Należy mu się też odrobina szczęścia. A ja? Mnie nikt nie pyta, czy jestem szczęśliwa. Wyrzekłam się wszystkiego. Żyję tylko dla mego dziecka. Przecież on dzisiaj ratował dziecko pani. Tak, to prawda. Jakie mizerne moje maleństwo. Gdyby nie doktor Sikorski, nie udałoby się dziecka uratować. Co, syneczku? Mamusiu. Czemu płaczesz? Przecież ja ciebie tak kocham. Thank you.
Nie ma jeszcze panny Janki? Och, zapomniałam. Dzwoniła, aby uprzedzić pana doktora, że się spóźni. Czy się coś stało? Nie, pewnie zaspała. Wewnętrzny 35. A co się z panią dzieje, panno Janko? Zaraz będę gotowa. Pacjenci już czekają. No będzie mi pani potrzebna. Nawet jak mam panu dziękować za uratowanie mi dziecka? Spełniłem tylko swój obowiązek. Ratowałbym tak samo każde inne dziecko. Zasłużyłam sobie na taką odpowiedź. Podziwiam pana jako lekarza i jako człowieka. Dziękuję, że pani jednak zwróciła uwagę na moją skromną osobę. Teraz dopiero pojmuję, jak bardzo pana wczoraj skrzywdziłam. A może nie tylko wczoraj? Myślę tej nocy wiele o wszystkim. O panu, o sobie, o nas obojgu. Dziwną koleją toczyło się nasze życie. To była noc pokuty. Ja panią winienem prosić o przebaczenie. Narzucałem się pani, nie mając do tego najmniejszego prawa. I dlatego też postanowiłem uwolnić panią od siebie raz na zawsze. Oto moja zgoda na unieważnienie naszego małżeństwa. Jest pani wolna. Dziękuję, ale teraz to mi nie jest potrzebne. Uratowałeś mi dziecko. Proszę. Panie doktorze, list do pana doktora od panny Janki. Panny Janki? Co się stało? Przepraszam. Thank you.
Czy panna Janka jest u siebie? Nie, już wyjechała. Nie pożegnała się ze mną. Bardzo się spieszyła, panie doktorze, chciała zdążyć na pociąg. A pani synek coraz lepiej się czuje. Prosi, żeby mamusia do niego. Przepraszam. Chodź.